No cześć, jak tam Audi? Czemu nie gotowe? No bo my tutaj już zaczęliśmy nagrywać. I czekamy. Czyli nie wiadomo kiedy będzie. Dobra. Dobra, dzięki. Nie pojeździmy. Audi nie jest gotowe, nie wiadomo kiedy będzie wystąpiły. Małe problemy techniczne. Więc czekamy. Witamy w kolejnym odcinku poświęconym naszej S5, którą mamy już po modyfikacjach, po montażu instalacji i po kolejnym pomiarze na hamowni. Obecnie samochód generuje moc 414 koni mechanicznych i 555 Nm, czyli wynik naprawdę dobry. Przypomnijmy, seryjnie samochód miał 335 koni mechanicznych i 436 Nm. Najbardziej kluczową rzeczą, która została zmieniona w tym samochodzie po to, żeby mógł wygenerować taką moc, bo sam soft nie dałby nam takiego osiągu, jest koło pasowe kompresora, które zostało wymienione na jeszcze mniejsze. Resztę modyfikacji zostawimy sobie na potem. Teraz przejdźmy do naszego konika, czyli do instalacji gazowej. Zaczniemy sobie od tej strony. Standardowo małe złącze do wlewu gazu. Nie było tutaj miejsca na pełne, więc trzeba zastosować przejściówkę. Zobaczmy bagażnik. W bagażniku wygląda to w ten sposób. Zbiornik na gaz mamy zamontowany w miejscu na koło zapasowe. Ma pojemność 49 litrów. Jest troszeczkę mały po to, żeby nie zmniejszyć nam znacznie przestrzeni bagażowej. Zadanie było troszeczkę utrudnione ze względu na to, że w tym miejscu fabrycznie znajduje się akumulator, który trzeba było przenieść w boczek bagażnika. Wszystko jest zabudowane tak, żeby na pierwszy rzut oka nie było widać różnicy. Zajrzyjmy pod maskę. W tym przypadku, jeśli chodzi o zabudowę instalacji, widać dość dużo ze względu na brak miejsca i możliwości na pochowanie wszystkich elementów. 12 wtryskiwaczy, po 2 na każdy cylinder. Mamy tutaj, przypominam, V6. Ale mimo tego, że jest to widoczne, cała instalacja jest wykonana czysto i solidnie. No i teraz możemy w końcu przejść do najlepszej części, na którą tyle wszyscy czekaliśmy, czyli troszeczkę sobie pojeździmy. No, te 100 koni robi różnicę, nie da się ukryć. Samochód dużo lepiej reaguje na gaz. I tutaj mamy kolejny przykład, który kiedyś podaliśmy chyba w odcinku z Renault Kadżarem, że samochód po zamontowaniu instalacji gazowej wcale nie musi stracić na mocy i ten samochód jest tego świetnym przykładem. Ponieważ mamy tutaj przeprowadzone pewne modyfikacje, jest podniesiona moc, jest zastosowany
gaz i samochód jedzie dużo, dużo lepiej niż fabryczny. Seryjny silnik bez instalacji gazowej posiada po jednym wtrysku benzyny na cylinder. Przy montażu instalacji gazowej doszły nam po dwa wtryski gazu na cylinder, po to, żeby samochód nie stracił mocy jeżdżąc na gazie, czyli przypada 3 wtryski na cylinder. Jeśli chodzi o dawkowanie paliwa, to 90% to jest gaz, 10% stale podawana benzyna. Na ogół w każdym filmie po montażu instalacji gazowej podajemy, jakie jest spalanie samochodu, gazu i benzyny. W tym przypadku ciężko to określić, zresztą przy takim samochodzie i przy tej mocy, no bądźmy szczerzy, to spalanie odgrywa delikatnie mniejszą rolę. Przede wszystkim ma cieszyć z jazdy i jednocześnie być w jakiś sposób tańsze w tankowaniu. Pora wracać do Automixu, bo właściciel już pewnie nie może się doczekać na odbiór swojego samochodu. W dzisiejszym odcinku pokazaliśmy Wam nie tylko kolejną realizację, jeśli chodzi o montaż instalacji gazowej, ale też, że wychodzimy troszeczkę dalej, nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do gazu w samochodach. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.